Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku trwa ogólnopolska konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego pod tytułem Antropologia – Nauka Interdyscyplinarna. Konferencja jest wyjątkową okazją do prezentacji wyników badań i projektów naukowych oraz wymiany myśli i poglądów różnych ośrodków naukowych w zakresie badań biologicznych człowieka. Pani profesor, jaki jest główny cel tej konferencji i dlaczego antropologia jest ważna w kontekście tego wydarzenia? To są konferencje cykliczne, jeżeli chodzi o Polskie Towarzystwo Antropologiczne i tegoroczna konferencja to jest antropologia, nauka interdyscyplinarna. Tak jak już mówiłam wcześniej, skupia wokół siebie nie tylko antropologów, ale także i badaczy z innych dyscyplin. Są to archeolodzy, anatomowie, to są badacze z nauk o kulturze fizycznej, medycy. Także stąd właśnie nauka interdyscyplinarna, gdzie prowadzone są badania dotyczące człowieka. A nie jest to wystarczająco tylko jedna nauka. Niestety musi tutaj być współpraca z różnymi badaczami z różnych dyscyplin naukowych.